Eluwina, jestem Prom i witam w kolejnym odcinku z gry, która bardzo wam się podoba, czyli Spider-Man Miles Morales. Dokładnie tak. Zauważyłem, że jednak właśnie można tu wybrać skrót wydarzeń, ale dobra, kontynuuj. Ostatnie odcinki bardzo wam się podobają, patrząc na ilość wyświetleń, to naprawdę wow, bardzo wam się podoba. Dobra, to w tym odcinku zróbmy coś, co mieliśmy zrobić w poprzednim, czyli tak no normalnie na ludzie sobie polatać, porobić. Oj, no dobra. Handel bronią może. Obserwował handlarzy bronią. Dzięki, ludzie. Kocham to miasto. Kapsuła czasu. Po drodze jesteśmy, to wpadniemy. Au! Ej, to było fajne. I śmieszne, dobra. Okej. Śmigaliśmy jak błyskawica po podrasowaniu desek dopalaczami ze skompresowanym powietrzem. Sąsiedzi zaczęli nas nazywać małymi geniuszami. Dobra, gadżety. Mogę sobie ulepszyć wyrzutnie sieci albo holodron. Co my tu jeszcze będziemy mieć? Stalna mina! To będzie dobre. Albo studyjna grawitacja. Ej, to też dobre, dobra, a chwila, bo w kostiumie też mogę przecież ulepszać swoje tutaj zdolności. To jednak chyba gadżety ulepsza. Dobra. Gdzie mieliśmy tam? Nie wiem czemu, ale jakoś w grze Milesa Moralesa lepiej mi się jakoś lata, tak. Nie wiem. I też bardziej mam ochotę w to grać, jakby. Może tamta gra mi się po prostu przyjadła już. Ej! Czy to jest ten kościół z Minecrafta? Jest bardzo podobny. Okej, szefie, jaki plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś Finn wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie byłoby łatwiej zadzwonić i pogadać? Nie wydaje mi się. Gdy zobaczyłem ją na moście, tego nie pamiętam. Nie poznałem jej. Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. No dobra, rób jak uważasz. I dawaj znać. A jeśli ktoś pamięta doskonale moją serię Minecraft Spider-Man, to napiszcie, czy to... Oj, czy to jest właśnie ten wieżowiec, czy nie? A, halo? Już my mieliśmy misję. Handel bronią? W toku? Muszę częściej sprawdzać apkę. No to dzisiaj nie porobimy nic właśnie takiego, wiecie, fabularnego, tylko właśnie porobimy sobie te poboczne misje, te przestępstwa itp. Skrytka? No, no dobra, no to potem pójdźmy po skrytkę. Jest tu niedaleko. Po cichu i serię kilku ciosów. No macie, ja sobie z tym znikam, pa pa! Jeszcze jeden. Nie
B. Ja się tak nie dam. No nie, 9, 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
Won. No. Won mi stąd. Z tobą się chcę zająć. Jest. To chciałem użyć. Wszyscy? Wszyscy. Dziękuję. Niech to będzie przestrogą. Tak, dla was szczególnie. Tego nie róbcie, dobra? Tu coś będzie. Nie, no już to widzieć. Jakie tam mam? Kochani, powtórka z gry. Wielka katastrofa w naszym mieście. Eksplozje, zabalony most, strzały w godzinach szczytu. Dzięki Bogu nikt nie zginął, ale prędzej czy później stanie się tragedia. A gdyby taki atak nastąpił za kilka dni? Podczas burzy stulecia, o której ciągle gadają w wiadomościach, panika gwarantowana. Dobra, poczekaj, Jameson. Myślę tu zwłaszcza o zbirach z undergroundu. Byłoby poważnym niedopatrzeniem z mojej strony, gdybym nie wspomniał, że atak undergroundu był marnym napadem z użyciem opancerzonego wozu. Wow, ej, nie tu się na to jeszcze na tym serio. Dobra. My tu moglibyśmy to zahaczyć i stąd polecieć tą stronę odhaczyć dzisiaj, więc tą. Czy zwróciliście uwagę, że prawdziwego Spidermana nie widziano od jakiegoś czasu? Racja. Jest jak rodzic, który udaje w sklepie ze wrzeszczącym w niebo głosy pachownie. Jest jego, ale wszyscy wiemy, że niedaleko pada jabłko od sieci. Wiemy to, to ty jesteś jabłko. Wymieniliśmy się kopiami kluczy do domu. Skończyło się na tym, że zostawialiśmy sobie ukryte wiadomości. No nieźle. Dobra, chwila, weźmy kolekcję, bo tu mieliśmy jeszcze coś. Kochani. Dobra. Ach. Woda. Czekam, aż będzie w grach woda jak z GTA 5. Dobra. Tu. Wow. Nawet nie wiedziałem. Się zapomniałem. Ktoś zgłosił napaść na cywila niedaleko ciebie. A i chcę powiedzieć, że... Hej! Wy! Bicie niewinnych ludzi nie jest w porządku! Racja. Chcę powiedzieć, że właśnie teraz sobie sprawdzę datę premiery Spidermana. Bo... A, 20 października, tak? Dobra. Jeśli 20 października trafi na Steama, to w ten sam dzień kupuję i będziecie mieli nagrane. Szykuję się na cenę wydania 400 zł na Spidermana 2, ale liczę, że będzie warto i liczę, że będzie wam się świetnie oglądać. Widzowie, właśnie się upewniałem, tak, 20 i tak na pewno kupię Spidermana właśnie, dwójkę. Dręczcie kogoś twojego, albo mojego rozmiaru. W końcu odpowiedni przeciwnik. Oberwał. No i seria 10 ciosów, to łatwo. Daj mi się z tobą, ty mały gnoju. Ej, mały gnoju, nieładnie tak mówić. Jest jednak gra trochę dla dzieci, nie? Jest. Dobra, jest ta sieć.
świetna jest ta gra, naprawdę. Nie tylko ta, ale każda od Insomniac. Gdzie tu jest ktoś? Tu gdzieś. Tu, już myślałem, że się zbugował. Piękne. No i okolica stała się bezpieczniejsza. Jeszcze bym coś zrobił. Włamanie. Włamanie. Pora ruszać. Dobra, coś tu w okolicy jest? Nie, tylko włamanie, dobra. Więc widzowie, na pewno będzie... w dzień premiery zakupione i nagrane i wrzucone dla was Spider-Man 2. W sensie, oczywiście, jeśli 20 października będzie na Steamie Spider-Man 2. Bo jeśli nie będzie na Steamie, no to wtedy nie. Ale jeśli będzie pierwszy dzień, kiedy tylko będzie na Steamie gra, w ten sam pierwszy dzień macie grę. Jak ich wyrzucić w powietrze, że tak? Nie, nie tak, nie. Przepraszam. Że tak? Jak ich wyrzucić w powietrze, co? Nie rozumiem, co? Wait, chwila. Rzuć... Dobra, to rzucimy. Pańczego żółtu, co? Co to jest pajęczy rzut? W sensie, że tak se biorę i tak, o! Tak? A, dobra. Nie tak, przepraszam. Chodź tu. Dobra. Świetnie. Dobra, dwa, dobra, możemy sobie coś ulepszyć, z miłą chęcią. Na to nas stać. Ej, ale my się ulepszymy. Dobra, to może... Co to mogę... Kupuję. Kupiłem. Kupiłem chyba, nie? Mamy trzecią sieć? No i nie rozumiem, halo? A teraz dopiero kupiłem, dobra. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Dobra, apka. Przestępstwa. Na razie nie chcę robić takich gonianych misji. No właśnie, złodzieje atakują cię. Dobra, atakują mnie, uciekają, ale dobra. Okładają skrzynkę na datki, to można. Strzelanina też można. Wkurza mnie, dobra, to też można. Na razie tych aktywności nie chcę robić. Na inny odcinek sobie zostawimy. I polećmy sobie teraz po te rzeczy. Kocham tę grę. Witajcie. Dzisiaj będzie nieco poważniej. Jeśli ucierpieliście w ostatnim ataku undergroundu na Roxon Plaza, fizycznie lub emocjonalnie, koniecznie zgłoście się po pomoc. Na moim blogu znajdziecie szczegóły. Zmieniamy temat. Przygotowuję artykuł o undergroundzie i potrzebuję waszej pomocy. Jeśli macie jakieś informacje na temat tej groźnej grupy, podzielcie się nimi. Może razem zdołamy ją powstrzymać. Do następnego. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne co fizyczne. Dobra, ona jest. Trzymajcie się. Dobrze gada, nie? A nie widać? Gdzie to cacko? A tu. Dobra. Bierzemy. Może powinienem zostawić podziękowanie? O kurde. Aj. He, helikopter. Kocham być Spider-Manem. Jeszcze w dwójce, jak będzie się można się zamieniać. Ach. Na pewno tu jest gdzieś coś ukryte, nie ma bata, że nie. Już chyba widzimy gdzie. Nawet jest znak. Ej, nie chciałem tak. Ej.
Jaszczur, czyżby? Dobra. Info o strzelaninie między Undergroundem i Roxą w pobliżu. Halo? Dobra, tam strzelanina, zobaczymy zaraz. Na stówę się przyda. Też tak sądzę, dobre. Najpierw tu, potem tam. Ach. Śpieszmy się. Ale właśnie, dobra, obgadajmy może temat Spidermana 2. Będzie walka z Venomenowem. A już tego nie ma, dobra. Będzie walka z Venomenomem. Będzie walka z Cravenem Łowcą i Jaszczurem. Sądzę, że w Spider-Manie 4 zmierzymy się z Mysterio. I wierzę, że w Spider-Manie którymś będzie jeszcze Sandman. Bo właśnie, z postaci, które powinny być, nie mieliśmy jeszcze Sandmana. Zaraz pogadamy. A, takie buty. No halo. Jak mam to? Nie rozumiem. Ty? Tu? Co? Miałem tu coś? No przenieść, ale jak? Chyba robię to i teraz tu coś będę musiał, tak? Ej, nie rozumiem. Jak to obróci? No tu, tak mi się wydaje. No i teraz powinienem móc to obrócić, ale jak? Nie rozumiem. Może mi ktoś pomóc? Jestem za głupi. Hej, no pomocy. Noż, kurwy, teferefefe, papajro, pajraro. To pewnie będzie trzeba. Dobra, ale jak to przesunąć to? Myśl, Miles. No co mi to da, że zrobię to tak? No nic mi to nie da. Naprawdę ja nie rozumiem. Można ją przenieść. Dobra, nie. Co jak co? Nie. Nie teraz. Nie rozumiem. Jestem za tępy. Możecie mi napisać w komentarzu, jak to zrobić. Chętnie sobie poczytam. O, już ją widzę. On dla odmiany sprawuje się na medal. Przezroczyste gazety są. Ponieważ oj, wyparowujące. Z was uznali, że nie ma niczego złego w tym, tylko... Tak się nie bawię. Ile was tutaj? Przetestujmy. Dobre. Pięknie, dziękuję. Dobra, chyba nic tu po mnie. Dobra, załatwmy to. Kurde, Spider-Man! Wyrzuć sprzęt!
Majdiuczu mnie odzywać na koło kasa. Stójcie, przestępcy! Segreguj śmieci. Ty też. I ty też. A ty tym bardziej. Pewka. Zwolnijcie! Pogadamy! Albo i nie! Zwolnij mnie stąd! Mnie nie pokonasz, kolego! Czemu właśnie wbiegłem w ludzi? O, przejeżdżamy ludzi. Ja nie wiem, jak to się dzieje, nie? Świetnie. Kolejna próba handlu. Kupmy sobie coś. Mamy dopiero dwa. Ojej. Nowa gra plus. Naprawdę nie możemy zbierać gazet Daily Bugle? No dobra, no jak tu ich nie ma, to okej. Dobra, umiejętności. Wykupmy sobie w końcu to. Kamuflaż? Pod którym my mamy kamuflaż? Witajcie. Dobra. Witajcie, witajcie, nic nie srajcie, dobra. W tą stronę. To będzie ostatnia czynność w dzisiejszym odcinku. O, jak się ładnie odbiliśmy. A jeśli standardowo chcecie kolejne, no to... Łapka w górę oczywiście, no nie? Ten odcinek jest luźniejszy. Podatamy sobie itp. Kolejny myślę, że też będzie taki i dopiero ten na kolejnym odcinku zrobimy coś fabularnego, żeby wiecie, żeby ta gra nie leciała za szybko. Spider-Man Remaster też nie lataliśmy tak szybko fabularnie. Kiedy ją chowaliśmy, Finn wyposażyła swoje gogle w sonar i wyświetlacz. Nigdy nie lubiła z nikim przegrywać. AR. Prawie spadłem z budynku. No dobra, to dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Z gry Miles Morales. Eluvina. Ktoś okrada skrzynki na datki.